Widziałam go. Pracuje u lejtenka. Jest bardzo... Heś, jak ty możesz przyglądać? Czemu? Czemu? A co żeś taka blady, co? Głowa mnie strasznie boli. A może ty buchnęłaś cygarko, tak? Może to jestem strasznie słaba. Ciągle bym to usłyszał. Lepiej spróbuj za mną szasę. Moje żółte, co ty na pisać będzie nie peszył. Ja sobie za mną wstrój nogi. Masz! Rozwiązał mi się pantofele. Nawet rysy nie było. Moglibyście ją dopuścić. Przed Przenajświętszym Sakramentem. No tu, w mieście. A to już chyba wielmożna pani gospodyni wie. Bo przecie dziewczyna niby tu jakby pod opieką. Nie muszę, nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Ach ty, jak ty umiesz we mnie budzić kołtuna. Ależ on na chwilę w tobie mi zasnął. Jest jeszcze czas. Nie! Nie! Takie rzeczy przecina się od razu! Raz, dwa! Zobaczysz. Odetchniesz, jak z tym skończysz. Czekajcie. Ale musicie podpisać, że
że żalu do nas nie macie i jesteście za łagodzeni. Podpisz. I czepiać się nas nigdy nie będziesz. Ja nigdy. Ale co ono zrobi, gdy dorośnie, to już jego rzecz, Pana Boga. Do tej pory ja już żyć nie będę. Ciocia. Do widzenia, cioci. Idę sobie. Cioci to już nic nie nauczy. A czegoż to mam je uczyć i kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy.